Okej, dokładnie tak. Witam was, siemano, w pierwszym odcinku nowej serii z Marvel Miryka Niemoralnego. Gdy Piotr podszedł na miesiąc miodowy ze swoją MJ-kową, pan młodszy na młodszego obywatela New York Bydgoszcz. Utynął sobie wyborczym, zajrzę do spożywczego, wyślę ci listę, jasne mam, Mac. Mirek Niemoralny powraca na mój kanał, czyli Marvel's Games. Okej, mamy świąteczne nagranie, po to idealne. I muzyka, let's go. Dokładnie, mniej więcej wiem, co tam się robiło. Więc no. Spajęcy skokiem, dokładnie. Mamy tu, wchodzimy, proszę bardzo. Rio Morales. Dokładnie tak, pierwszy odcinek. O, Mireczek zawsze dobry pomoże komuś w opałach. Zanim zostanie Spider-Manem, pomagał. Nie ma sprawy. Pomagał komuś w wynoszeniu wchodzenia do. Hej! Ciężarówki, cofek. Ale odjazd. I też może, jak będę miał na mojej rodzinę, będę miał PS5, to może będzie Spider-Man dwikać. Pomogę. Nie możesz pomóc. Ej, dzięki. Spoko. 5 zł. Ej, a dodasz tego nowego Spidermana? Nie. Młodego? No, może. Ale ten pierwszy naprawdę rządzi. No. Tak, no tak. No tak, a ty jesteś nikim jeszcze. Sklep CEO gdzieś tu jest? Co? Nie. Jasno, żółty znak, niedaleko. Nie miniesz. O, to mamy wyzwanie ciężkie. Mirek idzie do Skabutela. Tak. Ale może zostaw miejsce dla nowego. Chciałbyś. Za dużo oczekujesz. Wiem, że na 10 godzin to jest, ale ja to wszystkie poboczne się nagrywam, wszystko by ta seria była trwała. Teos, dokładnie tak. Konwój rusza wcześnie. Pit. Z życiem? Mam pomysł, jaki będzie. Mirek Niemoralny jako nowy Piotr i więcej będzie dalej. O, proszę, piękny dres. Let's go. Let's go. Let's go! Dobra. Do dzieła! Do dzieła! Mireczek! Lecę do ciebie! Przegapiłem konwój? Jeszcze nie. Wciąż zabezpieczają więźniów. To musi być świetne uczucie! Patrzeć, jak te zbiry wracają do tratwy! Pewnie. Tratwa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję. Dobra, już blisko. Zaraz będę. Okej, mamy shift i spacja. Majs, ketal, masz listę zakupów? Hej, mamo. Tak, tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Sprawdzę gdzieś w centrum. Sprawdzę gdzieś w centrum. Tylko nie w Midtown. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. A... No tak, racja. To lecę, mamo. Okej, okay, na razie. Bo ja nie znam, będzie wysłanie. Radzi sobie z podwójną tożsamością. Ten stres mnie wykończy. Widzisz, Pide to już ma 30, to on wie, to on tutaj ponad 30 ma. To Piotr Bydgoszcz już wie, ale teraz padam na ciebie, Mirek, ku niemoralny. Z New York Bydgoszcz potrzebują młodszej krwi. Potrzebują młodszej krwi do ujeżdżania jednorożców. Zobaczcie, o co chodzi. Chociaż jak kogoś oglądaliście, to wiecie, ale... Boże. Dobra, spoko. Pomagam Spider-Manowi chronić wielki konwój więzienny. No dokładnie. Dam radę. Wdech, wydech. No, dokładnie. No już wiesz, że się zmęczył, Mirek? Proszę cię. Let's go. Pete! Jesteś? Nie, nie właśnie mam, nie? Właśnie kończę kawusie. Pora na kawusie. Pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie. Dobra, jazda. Dobra, jazda. No, już rzuciłeś, Piotr, tą kawę, ty grzeszniku. Dobra, Piotr z Mirkiem. A w nowej części są dwóch naraz. No jasne. W zeszłym roku z tratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja dokładnie nie będzie ryzykować. Ujeżdża się na rozsad. Zwłaszcza nie z naszym gościem tak honorowym. Tak, i to będzie pierwsza misja. To jeden z tych, którzy pomogli do Sokowi? Chyba tak. Może Vulture, może Skorpion. Rhino. Może ktoś większy? Ciężar Oberon.
Okej. Czekaj, Miles, dajmy się tym pić spoko. Miles, nie! Mirek, nie możesz jeszcze! Ty jest za młody. Trzyma się! Ty za młody siot... No, trzyma się, zarąbiście, powiem ci, Mirek, gdyś zepsuł, posało się przód. I do mielarki. Pogon, lata jak chce. Zderzymy się! No gdzie blok nawala? O, będzie bączki, proszę bardzo. Tak jest tylko New York Bydgoszcz, tak jest tylko New York Bydgoszcz. O, jeszcze zachowanko, proszę bardzo. Tak, let's go. I na Politę jeszcze Bydgoszcz. Heli 2 na ziemi. Znaczy będzie Mirek niemoralny jako nowy spajki. I ujeżdża, zobaczcie się za... Przepraszam, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim. Niż Zbyszek przyjdzie. FBI open... O! Rhino! Będziemy... Ujeżdżasz Rhino w tym momencie, jako mojego kota kombajnego. Witaj, Rusku, spod lady. O, proszę. Piotr już ujeżdża swojego... dominuje swoją... Dominuje swoją oskołością. Zajmę się Rhino, ale ty musisz zatrzymać skrót. A nie wiem, czy dam radę. Zatrzymać. Robi się. Pit już nigdy nie zabierze mnie na taką misję. Bohaterska robota z tym śmigłowcem. Dzieciaku. Ludzie, może zrobimy sobie przerwę. Pogadamy to. Proszę. Nie? No dobra! To chyba nie tak miało być, że nie ataka w kule. Prawie gotowe! No cóż, Mirek, to dopiero przed to... To są przed to pierwsze rzeczy. Nigdy nie widziałem gościa z tak blisko! Jest! A, czy już... Wait. Kapitalnie! Moja! Dokładnie, Mireczek atakuje pierwszy raz swoich opolentów. Mirek, nie możesz tego zepsuć. No to dużykujesz. Wieczny nastrój jest zbyt bojowy, Aleksiej! Aleksiej! Już wszystko ubiłem w koterze. A jednak po dwóch latach się uwolnili. Wow, to niszczysz ty. A czemu nie pójdzie atakować tam tych pomowych kotrowi? Czemu? Już lecę. Ja bym atakował tamtych. Dobra. No to nieźle. No nieźle! Rozwalimy święta, dokładnie! Co to jest? Wesoły świąt, dokładnie, tak. Pete, jak nam idzie w skali od 1 do 10? Rhino, uciek, czekaj, bo... Wej, bo... Nie mam ustawionych jeszcze. Okej, zrobi wesoły świąt! No, dobrze mówię, że ściśle, dobra. No jeszcze w końcu nie będę ogarnął tego, ale... Już widzę jutrzejsze nagłówki w biurku! Jeśli skończy się na tych nagłówkach, to będziemy mieć szczęście! A tam co mogę włączyć tego cygana? No ale się zawiedzmy. Pościganie za Rhino, a potem będę go ujeżdżał. Niedobrze to wszystko wygląda! No co ty powiesz? Złe podejście! Powstrzymamy go, jeśli będziemy działać razem! No, w drugiej części Pietera to będzie działał. No przecież ci próbuję pomóc. Ok,
Hej, Pete! Zajmę się tym! Przejdę do pokoju! Łoch! Bo mamy natureczkę. Mamy naturkę. Dobra, mamy miniaturkę. Mamy miniaturkę. Mirek niemoralny. Mirek niemoralny wchodzi do, no, jako nowy Spike Walki. Jako nowy Spike Walki i ujeżdża Rhino. Mamy miniaturkę. Naturkę. O! Ło! Ale mu Mirek wyrąbał. Miasta dzieci, ty pedofil ruski. Mamy naturkę. To jest po prostu cudowne. Ujeżdżanie Rhino, dokładnie. Przez ostatnie 6 lat spędzałem święta za kratami. No to widzisz. I tym razem chcę się zabawić. To teraz też będziesz. Przejdź się za Rhino po... O! O, przejdź się po Rhino po centrum handlowym. Przejdź się. Zbyt łatwo. Może tak. To jest impet. Surprise świąteczny! Bardzo świąteczny! Wariat! Nieudolny! Zdradziecki! Gej! Kwięty! To ty! A ty jesteś debile! Mirek, dalej, ujeżdżaj dalej! Micho Dondetta, już późno! Hej, mamo! Są korki na metrze! Wiesz, gonię tylko Rhino, który zbiegł z tego! Chcę zdążyć na pociąg. Tak, na pociąg. Chyba chcesz zdążyć gonić tego. Bierz mleko i trafię do domu. Nie mam. Stary poszedł po mleko. Ja ciebie też. Ja ciebie też. Poczekaj, tylko muszę nowe się rajdy. Zatrzymajmy go! Zaraz będę! Mówisz coś chcę. Okej, okej, let's go! Szybko! Tak, co robimy? Teraz się zabawimy! Z tobą, Brian, zawsze! Dobrze, bardzo niedobrze! No, będziemy mieć płonące święta w tym roku. No, płonące święta, proszę bardzo. Pete, w porządku? Twoja kurteczka została zniszczona troszkę, mi się wydaje. Tak są. No, to żeś zrobił! Nie! W porządku! Mam go! Będę u ciebie! Przygotuj się! To może mi chwilę zająć. Dzień dobry, komenda poznańska z Bydgoszczy. Pajęczy zmysł. Nie dziś. Nie wrócę do pudła. Wskazówka dla policji. Konwoje więzienne bez wyrzutu i rakiet. Może w ogóle odpuśćcie rakiety. Let's go. Komenda poznańska, dzień dobry, Bytom. Znaczy Bydgoszcz. Let's go! Pit, robi się tu groźnie. Policja i zbiegowie na siebie strzelają. Pomóż policji! Dam sobie radę! Jeszcze trochę! Nic na mnie liczy! Dokładnie, może zawieźć Piotera z Bydgoszczy. Nie możesz go zawieźć. Są na całym moście! Nie przegrały. Gdzie? To są Piotery z Bydgoszczy. Nie podamy. Nie ma batę, że podamy. Pit! Trzymaj się! Lecę! Leć po tego Pitera. Dajesz mi leczek. Żyjesz?
Tak jak oni gadają. Mirek! Ło! Halo, oberwał! On już złamał kolejne 100 kości! Pete! Zemsta na Rhino za mojego Piotera! Mirek cię pomści! Mirek cię zgładzi! Za mojego Piotra Gdioszy! Teraz czas na Mirka niemoralnego, który cię zmiażdży! Chciałbym go wymienić na nowego. No to zapraszam na walkę. Może być ten. To zapraszam na walkę. Uciekaj stąd. Nie, Piotr, ja cię pomszczę, mój bratku. Ja cię pomszczę. Cześć, wjeżdżaj. I Kamehame! Kamehame poszedł. Piotr Kamehame zrobił. Nie. Twoje Kamehame. Elektryczne moce. No. Jadowito wywołuje przy trafieniu jadowite ogłoszenie. Jeden z wrogów przytrzymuje dodatkowe obrażenia od poseł ataku. Wykonanie jadowitego ciosu używa moc jadu, zdobywaj moc jadu atakujących wrogów lub unikając ich ataków. Jak to w ogóle robię? Mamy troszeczkę. Ale ujeżdżenie rano będzie lepsze. Łoty. Ty żyjesz, a twój mentor pole. Nie spodziewam. A wy używasz dłuższych słów niż ty. Bardzo nie spodziewam. No i działa, bo miała druga ta, że... Będzie... Mirek niemoralny jako nowy Spike Wajki, jako nowy Spike w Bydgoszczach. Ujeżdża Rhino. Ujeżdża Rhino, tak. Jako nowy Spike Wajki w Bydgoszczach. Jesteś głodnym przeciwnikiem. Pochleb z pani się nie wywiniesz, Aleksiej. Giniesz, Rhino. To ty, a to co ty mnie? Ja to jest rusek, że wiesz. Rusy wszystko niszczą. To jadę tak są genialne. Nienawidzę ciociu mamuszki! To będzie się babuszką! Krzywdziłeś wielu ludzi, Aleksiej! Zbyt wielu! A teraz zginiesz! Kamehame! No, idzie Mirek niemoralny jako nowy Spike w Bydgoszczach. I ujeżdża Rhino. I ujeżdża Rhino, tak, będzie. Mirek niemoralny jako nowy Spike w Bydgoszczach i ujeżdża Rhino. Spider-Man Miles Morales. Hashtag pierwszy. O, to jest zły siód. Ludzie? Wow. Simon Krieger, szef działu badań w Roxxon. Tak, to świetnie. Miło was poznać. A ciebie nie. Ciebie. Wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nie pomogliście. Robiliście mi show. My to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. No widzisz. Chciałem podziękować. Proszę za zapłatę, proszę. Pokonać Rhino? Solo? Nie tylko w Rhino pokonam, spokojnie. Będą z ciebie ludzie. Mirek niemoralny. Dzięki. Będzie miał więcej ofiar. Wciąż jest niebezpieczny. A zaraz dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później okazują się jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło.
Świetlana przyszłość. Dlaczego nie lubił? Brakuje mi tu DLC do tego Milka, co nie? Więc to będzie 50 sekund z tego. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Znaczy nie skończy, bo tam jeszcze muszę coś do tego. Cała, okej. Więc to jeszcze nie koniec tego odcinka będzie. Ale dobrze. Mirek niemoralny jako nowy Spike w Bydgoszczach i ujeżdża Rhino. Albo Mirek niemoralny, nowy Spike, który ujeżdża Rhino. Trochę zazdroszczę. A widzisz, Piotr. Słuchaj, na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś testy jutro. No tu trochę się zmienił. Napięcie? A, stary, ta, sorki. Sorry, mam miesiąc miodowy, zemrze. Bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie, MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chcę, żebym był jej fotografem. Potrzebujesz potrzebuję pachoła. Pracowity urlop. O, stary. Ja Mirek, miałbym zacząć działać solo? Co ty dajesz, Mirek, ze mną? Uratujemy Bydgoszcz, Uratujemy New York Bydgoszcz od złych tenkerów, czy tam. Spokojnie, Mirek, ze mną uratujemy Bydgoszczy. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Przez okazali ekspres. Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. A, okej. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Nie przysięgam. Koniec. Szybko poszło. To prawdziwa przysięga. Nie. No jasne. Wiadomo. Przecież tego nie wymyśliłem. 100% legit, co nie? 100%. Widzimy się później, Spider-Manie. Widzimy się w Spider-Man 2. Jedyny pająku w mieście. A ponoć mam w kolejnym roku być kolejny Spider-Man. Jedynym Spider-Manem. Mam być kolejny Spider-Man w kolejnym roku, więc będę zagrywać. A że gdy Spider-Man lubię... Będę tu jedynym Spider-Manem. Tak, i dostanę copyright za piosenkę. Tylko nie nawalić. No, spokojnie. Ukończono. Zadanie numer jeden. Tab, drzewko wydać. Okej. Co to będzie? Kontynuuj. Punkt 15. Wykonuj miejsce pokoju z obu ZPT. Czekaj, bo tam... Tak, nie, ty mogę zrobić to. Niedowity rozwałka. Czyli wciśnij dwa przyciski i spację. Okej, dobra. Mam nowe misje. Szykuj wyrzuty sieci. Mapa, proszę bardzo, tak wygląda New York Bydgoszcz po dwóch latach. W kolejnej części jeszcze ta część jeszcze jest. Jeszcze coś tam jeszcze jest. Więc trochę tego jest. Hej, Ganki! Stary! Co? Rhino? No tak. Gdzie jesteś? Dostałeś się do mieszkania? Tak. Już się wamałem, przepraszam. To ja szukam mają. Już wszędzie swoje rzeczy i postanowiłem się przewietrzyć w parku. O, super! Zajrzyj w okolicy amfiteatru! Muszę ci coś pokazać! No coś Spider-Manowego? Nie. Nie mów, że masz kawałek kroku Rhino! Widziałem zdjęcia w tej parku. Totalny chaos. Zdecydowanie coś Spider-Manowego! I to lepsze niż ruch! O, budujesz napięcie. Zaraz będę. No to wiesz, co jest to misja. Okej, mogę robić triki. W końcu mogę grać Mirka, bo czekałem na to. Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. A widzisz. Ej, patrz! Prezent! Świąteczny, od Spidermana! To otwórz! Nie wiem, czy może, nie wiem, czy jest godny. Stary, załóż to, zasłonię cię. Czy się nie dzieje, tylko tu się rozbieramy, Co? Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej. Oni nawet nie pytali się. Jak wygląda? No, tak.
Pół dupy! No, co to jest? Marcie Moralesie, gratulacje! Przedstawiam ci twój pierwszy super kostium! O, pierwszy kostium. Mam to, tu on trochę jest tych kostiumów. Ale chyba ja sobie będę to, ponieważ... O, bo... O, moje logo na części w ogóle. Ten ładniejszy jest. Skocz na północ po część drugą swojego prezentu. Okej, czy to jest cały, to ja zagram jeszcze, nie zagram jeszcze, zagram jeszcze tym. Czyli to słyszę. Połowa prezentu. Jaka jest druga? Dam znać, jak ją znajdę. To idziemy, ale i tak sobie później. I tak sobie później zmienię to na czarnego, więc. Witajcie, tylko fakta. To ja, wasz niestrudzony poszukiwacz. To ja, największy debil New York Bydgoszcz. Co? Kostiumy Pita automatycznie odtwarzają podcast Jamesona? Gość jest masochistą. Mam dla was przykre wieści. Mój świąteczny, charytatywny odcinek specjalny został odwołany z powodu działań zbirów w maskach. Tak, zbierę w maskach. O tym słyszałem dużo dobrego. Cześć, jestem Danika Hart, a to jest Danicast. Podcast, w którym przybliżam Danicast. Ludzi naprawdę zmieniających miasto. Dzisiejszy temat? Maklerzy giełdowi, uczelnie nastawione na zysk, ludzie, przez których filmiki w sieci same się włączają? Nie, jasne, że omówimy niesamowitą wygraną Spidermana z Rhino. Danicast subskrybuje. Subskrybuj. I dodaj do ulubionych, dokładnie. Ja sobie chcę misję zrobić to pierwsze, muszę tu już skończyć. To tutaj. Pit zostawił tu pełno sprzętu. Będą to treningi będą pierwsze. Na pewno sobie będę robił te. Na pewno będę robił sobie te. Miles, przygotuj się na pierwsze holograficzne wyzwanie treningowe. Te wyzwania są rozsiane po całym mieście. Każde pozwoli ci poznać nowy ruch lub technikę. To koncentruje się na akrobatyce. No to będę miał co robić. Zajmij pozycję startową. To z nagrywkami albo nagram wam taki odcinek. Chodzę w to. Albo nagram wam jeden odcinek, jak robię te próby. Tak, żeby było więcej niż 10. Na początek walka powietrzna. Walcz z wrogiem na swoich warunkach, a zyskasz przewagę. A teraz popraw atak z powietrza. Teraz moje ulubione. Kopnięcie z lotu. Ten holos sprzęt to rewelka! Dajcie dobre części, to zrobię wersję przenośną! Dzień dobry. Rozbrojeni przeciwnicy są znacznie mniej groźni, a poza tu mam więcej rzeczy niż w tym Peterze. Dobra, jest. Bo wcześniej to musiałem wszystko odblokować, a tutaj mam. A teraz połączmy ten warunek. Pytanie w sieć to świetny sposób na grupy wrogów. W dodatku wydają przezabawne odgłosy. Klasyka. O, berwiesz! Niespodzianka, orientuj się. Czekaj. Wow, to jest zarąbiste. Nadchodzą kolejni, uwaga! Pora na luźne ćwiczenie. Użyj walki powietrznej i rozbrojenia, aby wyeliminować wrogów. Ładnie, Miles! Tak trzymaj! Trzymaj! Fajne to jest! Ale to jest fajne te... Te ataki. Ale to jest fajne te ataki, co nie? Wszystko siadło. Masa super sprzętu, który można... No tak. Dzień dobry! Komenda Bydgoszczy. Tak? Okej, zapraszam!
sprzęt Spidermana. Nie macie pozwolenia, żeby go sprzedawać. Nie macie prawa. A no widzisz. Fajne. To już jest niezły pojazd. Złodziejom już dziękujemy. Pora naprawić symulację. Nie powiedz, symulację wyjadasz? Błąd krytyczny na obwodzie AR-15. Błąd systemu. Czy tu jest zagadki? O nie! Ha! Udało się! Spider-Train! Wyzwania skradania się, bujania i walki. Muszę je wypróbować w wolnym. Oj, no to mamy co robić! No! To kolejny odcinku. Dobra, na pewno zrobię z tego cieszenie, no pewnie. Bo tu potrzebuję, by mieć do innego tego. By mieć do innych tych. Kostiumów. Umiejętności kasy. No tak, bo tu potrzebuję co? 8, Jezus Maria. Jezus. Hej stary, mógłbyś w drodze do domu zerknąć, co się dzieje w Robson Plaza? Mam wrażenie, że ktoś się tam włamuje. Dobra, zajmę się tym. Hej, powiesz mi coś więcej o tych nowych mocach? To chyba ładunki bioelektryczne! Albo elektrostatyczne, ale strasznie mocne! O, musimy to jakoś nazwać. Może... moc jadu! Popieczę jak ja! Okej, brzmi dobrze. Dobra, lecę. Do plazy, a potem do domu. Pamiętaj, moc jadu. Przyjmie się. Co jakoś mi się tu jest, ale to jest misja jasna, no co? Tu służy miasta, główna misja. No to bym jeszcze tą misję i zakończymy ten odcinek. Zrobimy sobie tą misję. Jeszcze tyle, bo to nie jest pół godziny, choć nie pół godziny. Hej kochani, wielkie dzięki za polecenie tego podcastu. Awansowaliśmy z miejsca 136 w rankingu na 87. To no szybko! Wow. Ja tak bym chciał. Do rzeczy. Dziś nadaję na żywo z długaśnej kolejki na test dla ubiegających się o obywatelstwo. Odpowiadam na pytania od fanów. Pierwsze, skąd jesteś, Danika? Pierwszy, urodziłam się w Fuzhou w Chinach, ale przyjechaliśmy do Nowego Jorku, gdy miałam 6 lat. I może będę robił co jeden odcinek na wyspie, ale nie wiem. No, to będzie ostatnia misja, będzie. Wiem, bo oglądałem. Oglądałem u Sharikana. To cześć, będzie. Jestem Simon Krieger, a stoisz w pobliżu reaktora na Nuform. Po włączeniu reaktor zdoła dostarczyć energię całemu Harnu. No nie sądzę. Wiem, pewnie myślisz, pewnie myślisz. Simon, jak to jest możliwe? Odpowiedź to Nuform. Wystarczy jeden zbiornik tego rewolucyjnego paliwa, by zapewnić Harlemowi czystą, bezpieczną energię na następne 500 lat. Wkrótce uruchomimy reaktory na całym Manhattanie, a potem na całym świecie. Nie, bo Mira wam przeszkodzi. Będzie zasilana. Mirek niemoralny. Miłość niemoralny. Mirek niemoralny. Służymy miastu. No a potem będzie Rox mnie nienawidzić. Nie wiem, że on spluruje, ale... No. Co to było? No tu trzeba zmienić, nie? Bo to jest... Ani żywej duszy. Trochę tu narozrabiali. Okej, okay, tak samo V. Może czegoś szukali. Czy tak samo się V robi, jak było wcześniej, no wiecie, jak w Valhalla samo. Szukali V. O! Co niby to jest ta, baba.
Znaczy nie, ten nowy sobie w końciku będzie. Ten nie strój. Ten co mam. Tim Kenner. Nic się nigdy nie skończy. Tim Kenner. Mają niesamowity sprzęt, ale ja daję radę. Tak, zgadzimy radę. Ja tu mi dać. Świetne uczucie. Zatrzymamy go tu. Lecha na górę. Czucie potrzebne wsparcie. Nie pierwszy raz was widzę. Fajne świetniki. Zniszczył mi rękawicze. Let's go, ale ona jakoś jest. To muszę zobaczyć, co zrobić ten. Ale końca są trąbane są. Zakończymy, domem będzie idea zakończenia tego odcinka. Nie lewa! Pytała, gdzie jesteś. Obiad prawie gotowy. Kurde! Dobra, postaram się sprężyć. Dzięki! Nie, nie. A nie bez pro, ja wiem co jest, ale ja jestem. Bo ja przed tym nagrywaniem ja wiem wszystko co ja, więc... Ale to kończy się z trąbanem tego biega. Rozmawiali o dostawach Nuforu. Jak dowiem się co znaleźli, może odkryję co planują dalej. Dużo się dzieje w tym odcinku, ale no cóż, taki odcinek zadał przy pierwszym. Mapa. Śledzili dostawy Nuformu, ale po co? Czyli były kolejne zagadki, jakby... Ochrona Roxxon, zajmą się resztą. Później to jeszcze sprawdzę. Dalej, Mireczek i jego pierwsze walki. A być Mirek niemoralny. Jako nowy Spike w Bydgoszczy. Jako nowy Spike w Bydgoszczach. Ujeżdża Rhino. No i dostaw tu formę. No dokładnie. Umiejętność, co możemy robić?
Wciśnij to i wyrzuca w pobliski wrogów. To jest większe tempo, w jakim ma taki unik i generuje moc biometryczną. Tak, zróbmy sobie to. I to. Na liście ruchów. Pokaż mi to. Powierzchna steria. Wszystko myszką. No. Znaczy to tylko pisze mi co i jak, że tam mam tą po prostu, muszę mieć ze sobą po prostu ten i z pasją. Zakończenie to będzie idealne. Przez to tylko zrobię z to. Za zimno, żeby się tu przebrać. Nie, to idealnie jest pogoda. Nie, no, idealna pogoda się ubierać. Na pewno w końcu będzie inny strój, bo ty mi się podoba. Nie podoba, ale... Dużo, że pokazali się, jak szybciej przebierał. Proszę, Gajerek jest, Adidasy, autopromocja butów. Przystojniak, dokładnie. Taki hot. Zakończymy ten odcinek, to będzie drugi odcinek. To będzie około godziny. Co to było? Trochę się wylało. Zaraz to wszystko sprzątnę. Spoko. Nic się nie stało. O, nie. Siema, mordeczko. Micho. Przestań. Mama. Dzięki, mamo. Zaprosiłam dziś gościa. Przygotowałbyś mieszkanie? Może włączysz muzykę, zrobisz nastrój? A to wydawałem się, że mi się kusznik rwaliło. Serio? A to dzwonek jest. Szefowa kampanii w Wigilię? Jutrzejszy wiec sam się nie zaplanuje. Czy to będzie cały odcinek będą święta? Czy to jest jeden dzień do święta? Czy jak? Bo nie wiem. Na pewno będę na święta. Idealnie. Przygotuj mieszkanie. Fajnie, że choinka taty przetrwała przeprowadzkę. To prawda. Bardzo ją lubił. Nie ma to jak święta na Brooklynie. Zawsze tak mówił. No tak, bo jego tata... Hej, mamo! Gdzie są winyle taty? Chyba w moim pokoju. No tak, dzięki. Bo jego tata, jak ktoś nie oglądał, Piotr Brooklyn umarł. Mama też się jeszcze nie rozpakowała. Tapeta w stylu babci. Co to? O, musiała tu trafić przy przeprowadzce. Jedna z teczek taty. Kim jest ten Prowler? Też wiem, co to jest. Ciekawe, czy tata go złapał. Wiem, kto to jest. Ja wam to nie powiem. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Ulubiona płyta taty. Nastawiał ją w każdą niedzielę, jak robił kawę. Wiem, co to jest, ale kto jest prowlerem, ale nie aspiruje. Wiem, co to jest. Tak, najlepszą płytę wszechczasów? Dajesz. DJ-uj. Idealnie. Kameralnie, z klasą. Jak w rodzinnym gronie. Jak byłem mały. Polubiłam przy twoim tacie. Ten dzwonek nie działał od lat. To puka w święta. Jasne. Co ja tu są ci? Twoi rodzice? Dawno z nimi nie rozmawiałam. Finn? Hej. O, jego dziewczyna. Dziewczyna. Jak dobrze cię widzieć. Całe miesiące się nie... Właśnie. Zmieniamy się. Tak. Zdecydowanie. Czy to nasz gość honorowy? Boże. To jest drugi. Nie wiem, czy był wychodzenie u kogoś. To mnie będę wiedział. Tak się cieszę, że mogłaś przyjść. Dzięki za zaproszenie, pani Morales. Pani Morales. Tęskniliśmy. Pani Niemoralna. Nie ten tutaj. Co? Cześć. Finn, to jest Ganki. Kumpel z Brooklyn Visions Academy. Ganki,
To jest Finn. Moja szczura dziewczyna. Tak jak ty. A, wiem. Wygraliście festyn naukowy w gimnazjum, nie? Zrobiliście... Konwerter energii. Dings! Elektryka w tym budynku to pomyłka. Sprawdzę wyłącznik. Gracia. No, to święta przy świecach. Przysięgam, że to nie przez to, że naprawiłam dzwon. Nawet o tym nie pomyślałam. Kiepsko. Wyłącznik nie ma prądu. W całej okolicy jest ciemno. Sprawdzę jeszcze na schodach przeciwpożarowych. Dobrze, ale bądź ostrożny. Nie da się tędy dostać do transformatora. Chyba, że jest się bardzo lekki. Mirek, dokładnie. Bo to skanuje, o mój Boże, wait. Ktoś jest na dachu, nie mogę tam wejść. Tak, żadnym nie ma. Powinni już uruchomić ten nowy reaktor. Nasze problemy by się skończyły. No nie wiem, Rakson ma fatalną obsługę klienta. Raz musiałam czekać 2 godziny. Oby nikt mnie tu nie zauważył. Nie patrzcie przez okno, nie patrzcie przez okno. Ciekawe, czy Miles to skóra. Mam nadzieję. Baterie tej kuchenki nie będą działać w nieskończoność. Bioelektryczność może pokonać Rhino. Dokładnie. Ale czy ocali świąteczny obiad? Wiadomo, że ocali, bo ty jesteś elektrykiem. Szybko! Udało się! Rany, ale jasne te światła. Nie przemyślałem tego. Muszę szybko wejść do środka. Mirek ratuje elektryczność, dokładnie. Odwróć ich uwagę, Ganki. Ja mam blisko do... Dalej, Ganki. Czy Miles jest na zewnątrz? Właściwie, może jakaś fotka. Teraz? Tak, no bo przecież warto uwiecznić tę chwilę. Nie poczekamy na Milesa? Nie, nie znosi zdjęć. Dobra, ściśnijmy się. Gotowi? Świetne zdjęcie, świetne. O, hej, Miles. Hello there. To kto jest głodny? Usiądźcie już, zaniosę. Dobra. Atmosferą rodziny zakończymy ten odcinek. Idealny to jest idealny. Później zrobię te część połowy tych treningów, a część wam nagram. I teraz Mirek ma temat 14 lat, 17, a w tej części ma 21. Miles Mellon. Ależ piękna rodzina atmosfera. W połowie kwietnia. Finn, opowiadaj co u ciebie. Opowiadaj Wciąż co u ciebie. Wciąż jesteś w kole robotyki? Musiałam odejść, ale sama uczę się. Bo została... tak. Nerdka. Nie musisz się przypadkiem stroić do szkoły? Hej, raz w tygodniu. A twój brat Rick wciąż pracuje w Rockson? Jak ktokolwiek chciałby dla nich pracować po pani ostatnim spocie wyborczym. A z jej bratem też jest ciekawa sytuacja, ale to wam powiem później, co się powiedzą. Ganki, ty się znasz na mediach społecznościowych. Mógłbyś coś wrzucić o jutrzejszym wiecu? Tak, już o północy będzie głośno. No i tyle tydzenia. Czasem myślę, że Simon Krieger to mój główny rywal. Simon Krieger. Ma tutaj takie wpływy. A, obyś mnie bardzo mieli. To jest tylko chwilowe, czy Społeczność Harlemu potrzebuje ochrony. Mama włączyła tryb kampanii, jakbyś nie zauważyła. Rzucisz na to okiem, zanim opublikuję? Tak! Ufam ci, ale... Ufam ci, ale wolę, by było lepiej. No to na tego się nie zakończę, nie? Jak to będzie jakieś flashbacki, to ja nie zmienię o godzinę. To... co się stało, Finn? Ale że z czym? Jakbyś wciąż o czymś myślała. Ona myśli o tobie. Może chcesz pogadać? Nie. Sobie. Nie dzisiaj. Nie dziś. Są święta. W drugim albo trzecim odcinku. Ej, jak tam po przeprowadzce z Brooklynu?
Znaczy, jest w porządku. Szybka zmiana tematu, taktycznie, taktycznie. Ściemniasz. Nie. Kłamiesz. Tano, taki ze mnie grzeczny Miles, że nic nie powiem. Nie, tylko nikogo tutaj nie znam i zawsze muszę pytać o drogę. Musisz znaleźć dobrą restaurację. Fryzjera, dam im romantyczny efekt, nie powiem. Spodoba ci się. Spotkajmy się kiedyś we dwójkę. Spotkajmy się na randkę. Może jutro. O! Znajdziesz chwilę? Przecież są święta. Mogę odpuścić lekcję na co najmniej tydzień. No to wiem, co będzie kolejnym motywem. Odezwę się. Znów razem. Znaczy, no co nie ty razem, gadasz? Co? Wyjście razem. On jest tak samo... Wygadany jesteś, on jest tak samo słaby w podrywach jak Piotr. Widać, że to go łączą Piotra i tego. Są tak samo słabi w podrywach jak w ogóle. Okej, okay, no to w kolejnym odcinku będzie randka z Pere. Znaczy, no... To są babą. Miles. I żeby tę misję. Wstałeś? Nie, śpię. Nie. Posiedziałem trochę w nocy. Ogarnąłem apkę do kostiumu. To coś ma świetny specjalny OS. Coś niesamowitego. Ale a dejże mi spać. Żeby zobaczyć, jak działa wewnętrzna architektura i... Właśnie znowu zasnąłeś, no nie? Nieprawda. Miles! Nie śpię. Nie śpię, żyję. Już prawie się skompilowało. Dzięki. Wypróbujesz moją apkę? Nie. Pewnie. Jedziemy. Podłączyłem się do twoich przyrządów. Przetestujmy to, cacko. Dobra. Tu masz skacz. Wszystko to, co ty. Jakim cudem nie chcecie się szykać? Mnóstwo praktyki. M. Witaj w aplikacji Dobrosąsiedzkiej 1.0. Dzięki niej Nowojorczycy mogą szybko prosić cię o pomoc i zgłaszać przestępstwa w toku. Git interfejs. Dzięki. O, patrz! Ktoś właśnie coś zgłosił. Kłopoty. Zgłoszenie przysłał jakiś Aaron Davis. Zaraz, co? To mój wujek. Wie, że jesteś Spider-Manem? Nie, to musi być przypadek. Lecę na stację metra. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja to zrobię sobie w kolejnym odcinku. Mogę sobie zrobić, a mogę sobie wyjść. Poddawać czas działania ogłoszenia. Zwiększa za... Co to jest? Przy czym jakby wykonanie do widać szarp nie ucie. Tu co? Podwoja czas działania ogłoszenia. To zwiększa coś zapiskowego. Chyba radzimy to. Dobra. Więc to był pierwszy odcinek naszego Mirka Niemoralnego. Ja po improwie sobie robił zadania i na końcu zrobię to zgłoszenie, bo to będzie coś bardziej związanego, więc widzimy się w kolejnym kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Zacji. Siema!